Szanowna Pani Premier, Panie i Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej to resort, którego celem jest między innymi tworzenie warunków do kompleksowego wspierania rodziny w budowaniu jej bezpiecznego bytu. Jednym z elementów tego wsparcia jest uchwalona w ciągu niespełna 100 dni funkcjonowania rządu ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Rządowy program Rodzina 500+. Program ten ma charakter powszechny. Na terenach wiejskich pomocą tą objętych zostało 1 360 000 dzieci. W miastach to prawie 1,5 miliona dzieci, a w gminach wiejsko-miejskich około 1 000 000 dzieci. Reasumując, program 500+ w skali kraju objęta zostało ponad połowa dzieci do 18 roku życia. Warto dodać, że świadczenie to obejmuje już około 2 700 000 rodzin, które wychowują około 3 800 000 dzieci, a wśród nich 220 000 dzieci niepełnosprawnych. Na pierwsze lub jedyne dziecko wypłacanych jest około 42% świadczeń, to ponad 1,5 miliona dzieci. 40% z nich stanowią jedynacy. W sumie w ramach programu Rodzina 500+ rodziny otrzymały już ponad 13 miliardów. Zauważalne już teraz efekty programu to spadek o blisko 130 tysięcy osób korzystających z pomocy społecznej. Z prognoz wynika, że dzięki 500+ zagrożenie ubóstwem wśród dzieci do 17 roku życia zmaleje prawie o połowę, to jest z 23% do poziomu 11%, a liczba ludności w Polsce w 2050 roku może być wyższa o 1 700 000 od tej, którą przewidywały poprzednie prognozy. Nie sprawdziły się obawy, że świadczenia są marnowane. Zamianą świadczenia na pomoc rzeczową objęto zaledwie 0,03% wszystkich wydawanych decyzji. To tylko 813 decyzji. Wiemy, na co rodziny przeznaczają pieniądze. Na dzieci, na odzież, obuwie, rodzinne wakacje, a także na edukację. Nie sprawdziły się obawy, że 500+ prowadzi do dezaktywizacji zawodowej kobiet. Wręcz przeciwnie, daje możliwość wyboru. Potwierdzają to dane z badań. Kobiety nie tylko nie zamierzają zrezygnować z pracy, ale co ważne, 5% z nich zadeklarowało podjęcie zatrudnienia. Nasze wysiłki i działania na rzecz rodzin są zauważane i doceniane. Rząd premier Beaty Szydło otrzymał Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin. Warto wspomnieć, że Polska zajmuje obecnie 4. miejsce na 28 państw Unii Europejskiej pod względem poziomu wsparcia rodzin. Przed nami znajdują się jedynie Francja, Węgry i Austria. Dla nas i dla mnie osobiście to powód do ogromnej satysfakcji i potwierdzenie słusznie obranych priorytetów. Nie spoczywamy na laurach. Podjęliśmy również inne działania w obszarze polityki społecznej. Likwidujemy patologię na rynku pracy. Skończyliśmy z tak zwanym syndromem pierwszej dniówki. Od 1 września pracodawca i pracownik muszą posiadać umowę na piśmie przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ta zmiana to gwarancja legalnego zatrudnienia. Kończymy wreszcie z kilkuzłotowymi stawkami dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub samozatrudnionych. Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej 12 zł to spełnienie jednej z najważniejszych obietnic złożonych przez panią premier Beatę Szydło. Mamy również najlepszą od 25 lat sytuację na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w październiku 8,5%.
0,2 punktu procentowego. Podnieśliśmy minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2017 roku. Wzrośnie ono o 150 zł i będzie wynosić 2000. To jest 47% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. To jedna z najwyższych podwyżek minimalnego wynagrodzenia. Tworzymy nowoczesne prawo pracy. Pracuje nad tym Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, złożona z wybitnych prawników. Jej celem jest wypracowanie projektów kodeksów indywidualnego i zbiorowego kodeksu prawa pracy. Wielkim problemem był problem niskich emerytur. Podnosimy najniższe emerytury także dla rolników. Wzrosną one o blisko 120 zł do poziomu 1000. Renta socjalna wzrośnie o niemal 100 zł, to jest do poziomu 840 zł. To jest 13-procentowy, nienotowany w przeszłości wzrost. Wprowadziliśmy nowy mechanizm waloryzacyjny z minimalną gwarantowaną podwyżką emerytury. Jest on jednakowy dla wszystkich ubezpieczonych, także dla rolników. Skorzysta z tego ponad 3 miliony osób, w tym prawie wszyscy ubezpieczeni w KRUS. Budujemy dialog społeczny w Polsce. To właśnie w Radzie Dialogu Społecznego wypracowano kompromis między pracownikami, a pracodawcami, a związkami zawodowymi dotyczącymi stawki godzinowej. Co jeszcze zrobiliśmy? Przyjęliśmy bardzo korzystne dla osób niepełnosprawnych zasady przyznawania zasiłku stałego. Kolejna rzecz. Wprowadziliśmy możliwość nabycia prawa do zasiłku świadczenia przedemerytalnego dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zwiększyliśmy kwotę dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej. Ułatwiliśmy uzyskanie wsparcia z pomocy żywnościowej prowadzonych w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Rozwijamy środowiskowe domy samopomocy. Dzieci w pieczy zastępczej otrzymują dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Zwiększyliśmy poziom ochrony świadczeń przed egzekucją komorniczą. Zmieniliśmy sposób ustalania podstawy wymiaru składek pracowników delegowanych. Prowadziliśmy szerokie konsultacje w regionach. Odwiedziliśmy każde województwo w Polsce. Nikt wcześniej nie prowadził konsultacji na taką skalę. Ten rok dla kierowanego przeze mnie resortu to 8 uchwalonych ustaw, 37 wydanych rozporządzeń ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, 5 rozporządzeń prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Pracujemy nad kolejnymi 11 projektami ustaw oraz 16 rozporządzeniami. Szanowni Państwo, to był naprawdę bardzo intensywny i okupiony ciężką pracą rok dla bardzo wielu osób. Bez nich, bez ich zaangażowania, traktowania pracy jako służby, realizacja tych zadań nie byłaby możliwa. Z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie podziękować, szczególnie pani premier, ministrom, a także moim współpracownikom. Dziękuję również wszystkim tym, którzy nas wspierali, dodawali otuchy i nie pozwalali zwątpić wtedy, kiedy piętrzyły się trudności. Podkreślam raz jeszcze, to był naprawdę dobry rok. Wprowadziliśmy rozwiązania, które zmieniły sytuację polskich rodzin, polskich pracowników i polskich seniorów. Dziękuję.